Profesor Andrzej Paczkowski ma głos. Witamy serdecznie. Witam Państwa serdecznie w imieniu całego teamu, który jest rozproszony na swoich stanowiskach. Ta prezentacja będzie taka dosyć specyficzna. Po pierwsze, po bębnach wspaniałych będzie pewne wyciszenie. Po drugie, będzie składała się z kilku elementów. A po trzecie, zastanawiać się warto, dlaczego ona jest robiona. Otóż jest kilka powodów. Jeden z nich jest taki, że w tym roku mija 75 lat od roku, w którym Polacy zdobyli pierwszy siedmiotysięcznik. A więc jest to taka rocznica, którą warto uczcić. A ponadto jest także takie próby podsumowania, co pewien czas należy robić. A więc dlatego jest to retrospektywa. Złota era polskiego himalaizmu, okres od mniej więcej 1971 roku do 1996. To jakby najlepsze lata. Ja czuję się trochę upoważniony do prowadzenia w tej właśnie konwencji naszego spotkania, dlatego że akurat w tym czasie prezesem Polskiego Związku Alpinizmu i jakby, chociaż sam na żadnym siedmiotysięczniku nie byłem, ani na ośmiotysięczniku nie byłem, ale mogłem uczestniczyć w organizowaniu, w przygotowaniu, no i dobrze wiem, co się działo od przodu i od tyłu. Zaczynamy od Nanda Devi East, 7434, rok 1939. Tak wygląda Nanda Devi East, po ten bałuchowaty szczyt, a po prawej stronie główny wierzchołek Nanda Devi. Statkiem do Bombaju, koleją przez Indie. Miesiąc od wyjazdu z Polski, Almora. Organizują karawanę. Dołącza do nich oficer łącznikowy major Foy. Jest on także lekarzem. Ze względów finansowych wybrano górę położoną blisko ośrodków komunikacyjnych. Dojście do bazy trwało tylko 11 dni. Karawana liczyła 74 kulisów. Miejscowi górale nieśli po 36 kg. Ich stawka wynosiła 10 anna, czyli 5 przedwojennych złotych dziennie. Maja 1939 roku stanęły namioty pierwszej polskiej bazy w Himalajach, 4300 metrów nad poziomem morza. Klarner wypłacił kulisom pieniądze. Zostali z 6 tragarzami wysokościowymi. I znowu precyzyjny podział sprzętu i żywności. Przed wymarszem z bazy w górę. Są bardzo sprawni. Już następnego dnia po założeniu bazy rozbijają namioty obozu pierwszego, 4950 metrów. Karpiński i Klarner szybko wspinają się na przełęcz Longstaffa. Zakładają liny poręczowe na stromych odcinkach. 5910 metrów.
obóz drugi. Powyżej przełęczy piętrzą się trzy turnie. Wspinacze walczą z bólami głowy, odczuwają brak aklimatyzacji. Bujak choruje na dezynterię. Prowadzą akcję w osłabionym składzie, we trzech. Mają 600 kg sprzętu i żywności do wytransportowania w górę. Są zespołem dobranych partnerów. Ciężko pracują na wspólny sukces. Klarner zapisał: przez cały ten czas nie mieliśmy suchych butów. Przy większych mrozach buty lodowaciały, nawet w czasie marszu. Znaczna część ubrań też była stale mokra. Bujak wraca do zdrowia. Przewlekła dezynteria atakuje Karpińskiego. Załamuje się. Tak pisze do żony. Pieśń o Nanda Devi dla mnie już skończona. Byłem zbyt pewny siebie, że wszystko wytrzymam. Tak to i jest, jak Bóg chce. Pięciodniowe załamanie pogody. Schodzą do bazy. Z rozpogodzeniem od razu wracają na grań. Pokonują zdradliwe nawisy śnieżne. Zakładają obóz trzeci, 6200 metrów. Wkrótce obóz czwarty, 6550 metrów. Karpiński dotrze jeszcze 200 metrów wyżej i schorowany załamie się. Wycofa się ostatecznie z akcji. Bernadzikiewicz, Bujak, Klarner i trzej Szerpowie ruszają z obozu czwartego w górę. Pokonują grań z nawisami śnieżnymi sięgającymi 15 metrów. Rozbijają obóz piąty. To już 7020 metrów. Nad nimi pozostają dwa uskoki w granie i 400 metrów do szczytu. Silny wiatr. Mróz minus 16 stopni. Ruszają o 7 rano do ataku szczytowego. Po 180 metrach wycofuje się Bernadzikiewicz, krańcowo wyczerpany. Bujak i Klarner wspinają się dalej. 17.20, więc to już szczyt. Wstyd powiedzieć, beczą ze wzruszenia, z radości, że jednak się udało. Bujak i Klarner stoją na szczycie Nanda Devi East. Są tam 40 minut. W miejscu, które dotąd należało tylko do kosmicznej matki zniszczenia, bogini Nandy. Klarner zapisał: bogini śmierci uznała nas, widać, za pątników, a nie za świętokradców wdzierających się do jej siedziby. Czyżby nie było prawdy w wierzeniu, że zginie ten, kto stanie na szczycie, a Nanda pożre jego ciało? Himalaje mają u swoich stóp marzenia spełnione. To były fragmenty filmu Anny Pietraszek. Proszę Państwa, z tą ostatnią zapowiedzią w tym filmie wiąże się rzeczywiście mistyczna i niesamowita historia, która niewiele ma albo tylko częściowo ma coś wspólnego z alpinizmem, ale wydaje mi się, że warto ją opowiedzieć. Otóż kilkanaście dni po zdobyciu Nanda Devi East wyprawa się przeniosła pod nieodległy siedmiotysięcznik Tirsuli i tam w nocy z 18 na 19 lipca
w obozie drugim lawina zasypała Adama Karpińskiego i Stefana Bernadzikiewicza. Następnego dnia, kiedy tam przyszli Bujak i Klarner, zastali 8-metrowe lawinisko bez śladu życia oczywiście. Obaj zdążyli wrócić do kraju na początku września. Jakub Bujak, który był inżynierem i konstruktorem silników lotniczych, był ewakuowany do Anglii i całą wojnę pracował w fabryce Rolls-Royce'a Vickersa przy silnikach lotniczych. W wolnych dniach jeździł wspinać się na skałki nadmorskie w Kornwalii. Podobnie zrobił 5 lipca 1945 roku, kiedy pojechał na weekendowy swój pobyt. Od tego dnia nikt go nie widział, żadnych śladów nie znaleziono, ani plecaka, ani sprzętu wspinaczkowego, który miał zawsze z sobą, ani ciała. Janusz Klarner w 1939 roku walczył w kampanii wrześniowej, później wrócił do Warszawy, był w Armii Krajowej, w Powstaniu Warszawskim, był jeńcem niemieckim, w 1945 roku wrócił do Polski, pracował, pisał książkę o Nanda Devi, wydał jej pierwszą wersję. I 17 października 1949 roku Klarner wyszedł z domu po papierosy. I od tego momentu nigdy go już nie widział. Zniknął. Nie ma ciała, nie ma śladów. Archiwum IPN zostało przetrząśnięte w tą i z powrotem. Nie ma żadnych śladów esbeckich, bo takie są podejrzenia. A więc ta klątwa bogini została wypełniona po 10 latach, ale została wypełniona. I jest w tym coś, można powiedzieć, niesamowitego. Na tle tego przypomnianego jeszcze raz zdjęcia chcę króciusieńko powiedzieć o jakby prehistorii tego wszystkiego. Polscy taternicy, alpiniści już w latach 20. XX wieku zastanawiali się nad tym, żeby pójść w ślady Brytyjczyków, Niemców, Austriaków i podjąć ataki na najwyższe szczyty. W 1931 roku jeden z nich, pan Jerzy Golcz, napisał taki artykuł w Taterniku pod tytułem Dlaczego Liliowe zamiast Everestu? Liliowe to jest taka przełęcz koło Kasprowego Wierchu, po której chodzą tysiące ludzi. To była taka zachęta do szukania czegoś innego. 2 lata później wyrusza pierwsza polska wyprawa, ale nie himalajska, tylko andyjska, wejście Aconcagua. W 1936 roku powstaje Komitet Himalajski i Adam Karpiński, który był głównym motorem tego wszystkiego, zaczyna przygotowywać wyprawę na K2. Brytyjczycy, którzy panowali wtedy nad tym całym obszarem Półwyspu Indyjskiego, nie dali zgody na K2, dali natomiast zgodę na Nanda Devi East i ta wyprawa wyruszyła tak, jak było zaplanowane. Może jeszcze 2 ciekawostki związane z Nanda Devi East. Wiele lat później zdobywca Everestu, Tenzing, brał udział w wyprawie na Nanda Devi East i po wejściu na szczyt powiedział, że na tak trudnej górze to on jeszcze nie był. I druga, też podobnie dobrze świadcząca o trudnościach tej drogi, którą Polacy 75 lat temu zrobili, historyjka, mianowicie 5 lat temu w 70. rocznicę zdobycia Nanda Devi East pojechała polska wyprawa, żeby uczcić tą rocznicę. No i wyobraźcie sobie, nie weszła na szczyt. Po prostu nie dali rady. Było za dużo lodu. Tym panom sprzed lat ten lód wyraźnie mniej przeszkadzał. Przechodzimy do następnego rozdziału prehistorii
tego złotego 25-lecia, a mianowicie Hindukusz. To są lata 60. przede wszystkim, ale nie tylko. Noszak 7492, najwyższy szczyt Hindukuszu afgańskiego. Nie w ogóle Hindukuszu, ale Hindukuszu afgańskiego. Otóż najpierw podam parę dat. Jestem historykiem, do tego jestem przywiązany. W 1950 roku zostaje zdobyty pierwszy ośmiotysięcznik. Francuzi wchodzą na Annapurnę. W 1953 jest zdobyty Everest i Nanga Parbat. W 1954 K2 i Chaoyu. W 1955 Kanchenjunga i Makalu. W 1956 Lhotse, Manaslu, Gashebrum II. W 1957 Broad Peak. Tymczasem co my, polscy taternicy, mamy z tym wspólnego? Ano to, że czytamy książki pana Kazimierza Dorawskiego, Walka o szczyt świata, Człowiek zdobywa Himalaje, ukazuje się książka Klarnera, już pośmiertnie, o wyprawie na Nanda Devi. Na świecie, w świecie alpinistycznym dzieje się bardzo dużo, a u nas zaczyna wrzeć i takie oczekiwanie na dobry pomysł. I ten pomysł miał pan Bolesław Chwaściński, który w końcu lat 30. pracował w Afganistanie jako inżynier, budował tam drogi, a wojnę spędził jako nawigator w dywizjonie bombowym 301, latając pomiędzy Anglią a Niemcami, zrzucając to, co tam w tych lukach było. Otóż pan Bolesław Chwaściński wymyślił noszak. Niezdobyty szczyt, prawie 7,5 tysiąca metrów, a miał takie, ten rejon miał dla Polaków wówczas ten dodatkowy jeszcze walor, że to było bardzo blisko granicy Związku Sowieckiego z Afganistanem i można było tanio podróż odbyć, bo za złotówki. Teraz to państwo pewnie nie bardzo wiedzą, o czym ja mówię, ale złotówka była po prostu niewymienialna. Pan Bolesław Chwaściński wymyślił ten noszak i zorganizował pierwszą po wojnie polską wyprawę na siedmiotysięcznik w roku 1960. Hindukusz stał się na pewien czas taką mekką polskiego alpinizmu. To jest zdjęcie ze szczytu zdobywcy noszak, ale okazało się, że nie byli pierwsi, ponieważ miesiąc wcześniej przyjechała japońska wyprawa i wyprzedziła ich. Także ten wielki trud się bardzo przydał, bo tyle osób weszło na wysoki siedmiotysięcznik, no ale nie było pierwszego wejścia, czyli ten podstawowy zamiar się nie powiódł. Nie dorównano Nanda Devi East. Niemniej przez następnych kilkanaście lat Hindukusz był głównym obszarem penetracji polskich alpinistów. Tu jest taki przykład, Marian Bała będzie może mówił bardziej szczegółowo o tym, no jak polskimi samochodami, to chyba jest Star A29, tamte wyprawy się poruszały po to, żeby było taniej. To jest bardzo piękny wierzchołek Koche Tes, niziutki siedmiotysięcznik, 7015 metrów, ale ważny, bo siedmiotysięcznik, nie zdobyty, więc to jest taka magiczna ta granica. W ciągu kilkunastu lat do 78 roku było około 150 polskich wypraw w Hindukusz i około 60 osób weszło na noszak, czyli zdobyło doświadczenie wysokościowe. To było bardzo ważne i bez tego byśmy chyba nie byli w stanie rozpocząć tego złotego 25-lecia. A to grupa wspinaczy z jednej z wypraw hindukuskich. Ten, który stoi po środku, no nie mam tutaj
wskaźnika, żeby pokazać, ale ten z kaskiem w ręku, to jest Marian Bała, którego proszę teraz o przybliżenie nam Hindukuszu. Dzień dobry wszystkim. Jak widać, kiedyś miałem włosy, teraz już ich nie mam. No ale to już taki jest los czasu. Będę mówił trochę o Hindukuszu, może trochę inaczej niż mówił Andrzej. Mianowicie, no wiadomo, dlaczegośmy akurat się wybrali w Hindukusz. Dlaczego te góry były naszym jako szkołą, dostępem do najwyższych gór świata? No, przede wszystkim koszty przejazdu. Absurdalny zupełnie stosunek walutowy pomiędzy rublem, dolarem, złotówką pozwala nam praktycznie za niewielkie pieniądze dojechać do granicy afgańskiej, a stamtąd już łatwiej było przedostać się przez rzekę Amudarię promem do Afganistanu. Dolar zabrałem wysoko, a muszę przyznać, to co powiem teraz, to się wydaje mało prawdopodobne, ale koszt jednej z pięciu wypraw, w której brałem udział, nasz budżet dewizowy wynosił $1500 za 2 miesiące pobytu w górach. No to jest to rzeczywiście coś takiego, co dzisiaj w ogóle wydaje się nieprawdopodobne. Żeby dostać się z granicy afgańskiej, w którym były w ogóle problemy z przekroczeniem tej granicy, ponieważ miasto Termez, w którym przekraczaliśmy granicę, było, po prostu nie było tam przejścia granicznego, ale myśmy to potrafili obejść i jakoś się nam udawało. Stamtąd trzeba było przejechać ciężarówką, samochodem wynajętym ciężarową w góry. Trwało to około 2 dni. No i po tych dwóch, ja mnie widzę, po tych dwóch dniach ładowaliśmy się na takie samochody, jak widać, nie miał żadnych granic możliwości ładowania. Wszystko, co się dało ładować na ten samochód, a na szczycie tego bagażu, to było ponad 3 metry wysokości, siedzieliśmy my i tą metodą te paręset kilometrów wędrowaliśmy pod właściwie wysokie góry. Również próbowaliśmy dla celów oszczędnościowych jeździć z Polski. Kwestia była kwestia bagażu, przewiezienia bagażu samochodami. To jest jeden z przykładów. Samochód, który stoi po prawej stronie, to jest Star 60, który wydawał nam się w Polsce olbrzymi, ale jak widać był niewielkim samochodzikiem przy samochodach wiodących tamte tereny. Ten Star spisywał się znakomicie w górach wysoki, natomiast miał jedną wadę. Maksymalną szybkość na szosie miał 55 km, w związku z tym przejazd z Polski do Afganistanu trwał 26 dni. No to jest paradoksalne, nie do przyjęcia. A w Turcji w jednym momencie wyprzedził na to nawet żółw. Spisywał się bardzo dobrze ten samochód, natomiast w górach z jedną wagą. Po prostu w górach spalał nam 100 litrów benzyny na 100 kilometrów. Ale jak jeździł, to rzeczywiście bardzo dobrze jeździł. To jest jeszcze taka ciężarówka wynajęta. Ta droga była, nazwijmy to, umownie drogą. Dało się tam prędzej przejechać samochodem. Ugrząc samochód ładunkiem, bardzo blisko było przewrotki się, no ale jakoś się nam udawało. A wyobraźcie sobie taki samochód, parę ton na takim mostku. Było to coś w rodzaju ceny strachu. Początkowo jak przyjeżdżaliśmy, ja tą trasę robiłem chyba 6-krotnie. Wysiadaliśmy, samochód przejeżdżał pusty, tylko z kierowcą, ale później nauczyliśmy się stosować afgańskiego słowa parwanes, to jest a niech wszystko jedno, inshallah. I jeździliśmy samochodem. Przewróci się, to się przewróci. Problemy były czasem zupełnie poważne. Żaden z polskich samochodów poza naszym starym nie mógł tam dojechać. Jak widać, drogi dosyć oryginalne. Miejscowy samochód. Żeby te samochody mogły tam dojeżdżać, musiały mieć bardzo krótki odstęp pomiędzy osią przednią a osią tylną. Tylko takie mogły się mieścić na niektórych zakrętach. Fragment bardzo niebezpiecznej drogi, której początkowo przechodziliśmy piechotą, ale później już jeździłem. Parwanes, inshallah i jazda. Noszak, to jest niszczy strony, na której wchodzili Polacy.
I tak wyglądał z daleka. Dosyć wysoka góra, taka rozległa. I w tym miejscu mniej więcej zakładana była baza wypraw na Noszak. Pierwsza wyprawa obchodziła ten wierzchołek z prawej strony, zatem mały Noszak dookoła. Natomiast druga wyprawa, w której brałem udział, pokonywała to żebro, które jest widoczne, to jest drogą austriacką. Było to czwarte wejście. A chcę od razu powiedzieć przy okazji, że w tej chwili cały ten pierwszy odcinek z powodu ocieplenia klimatu jest po prostu bez śniegu, jest po prostu skalnym odcinkiem. To jest to samo zdjęcie, które było na początku. To jest grupa, pierwsza grupa też już była, którą wyświetlał Andrzej na ten. To jest to żebro. To cały dół tego żebra jest w tej chwili odkryty. Nie ma tam śniegu, są kamienie. Jest to góra dosyć często w tej chwili odwiedzana przez Polaków, ponieważ w związku z otworzeniem granicy, z budową mostu na rzece Pianrz w miejscowości Iszkaszim, stamtąd jest po prostu dzień drogi pod szczyt, z miejsca, gdzie można dojechać samochodem. Bo czego tam w tej chwili jest bardzo dużo Polaków bywa. Jedyną trudnością na tej drodze austriackiej to była widoczna w górnej partii taka bariera skalna. Ta bariera skalna no jest w skali gdzieś może trójkowej, ale jest to prawie 7 tysięcy metrów, tuż pod 7 tysięcy metrów. Że nie jest to taka prosta góra, jakby się wydawało, to tam parę lat później znaleziono grupę bułgarskich alpinistów, która po prostu zamarzła i tam wystawały ręce i nogi spod lodu. Także nie było to specjalnie przyjemne. Korzystając z tego, że byliśmy właściwie pierwszymi alpinistami poza tymi Japończykami w tym rejonie, nadawaliśmy nazwy różnych szczytów. Ten szczyt został nazwany przez polską wyprawę Korpuszny Jach, czyli Korczasty Jeż, przetłumaczenie na język perski, Korczasty Jeż, Korpuszny Jach. Postosowaliśmy metodę taką, że nazywaliśmy szczyty po polsku i tłumaczyli nazwę na język miejscowy. Żeby nie było takich historii jak jednym z szczytów w rejonie Piku Lenina, który się nazywał szczyt 35. Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Taką nazwę oficjalną. Myśmy tych metod nie stosowali, a w czasie drugiej wyprawy właściwie odkryliśmy i skartowali 5 kolejnych dolin. Nazwaliśmy kilkanaście szczytów i te nazwy są utrzymane w dalszym ciągu w naszej nomenklaturze. Ten szczyt na przykład nazywa się Gomba ze Safet, to jest po polsku biała kopuła i obóz pierwszy w drodze na Noszak. Obóz drugi, akurat tutaj osoba, która w samym środku siedzi, to jest Jerzy Potocki, który zginął parę dni później w lawinie. Z tamtej strony, której widać, bo uprzednio Noszak jest taki dosyć łagodny, ale widać, że z tej strony jest to całkiem poważna góra i można by się na nią zupełnie śmiało wybrać. Uczestnicy tej polskiej, drugiej polskiej wyprawy na Noszak, którzy weszli. Drugi od prawej strony to jest Andrzej Heinrich, zwany Zygą. W środku Jerzy Potocki, który zginął w lawinie w czasie próby wejścia na szczyt sąsiedni. W czasie tej polskiej drugiej wyprawy szukaliśmy szczytu, na który można było wejść. Mieliśmy mapę tylko taką, gdzie była biała plama. Nie było żadnych nazw, żadnych dolin. I mieliśmy taką cichą świadomość, że ostatnim Europejczykiem, który przed nami był wśród tych dolin, to był Marco Polo, więc trochę było dawno. Ale była to niesłychana frajda. Mówię wam, jak rzadko chodzić w doliny zupełnie nieznane, odkrywać je, nazywać te szczyty. Ten na przykład w środku szczyt, nazwaliśmy go Acherchoch, to po polsku znaczy ostatni gruby. Bo to był ostatni 7-tysięcznik i taki grubawy. I ta nazwa się bardzo dobrze utrzymała w nomenklaturze. Ten szczyt w końcu wybraliśmy jako jedną z naszych alternatyw. Nazwaliśmy Kohetes, czyli ostry szczyt z racji kształtu. No i zaczyna się wyjście. Bardzo ładny szczyt, jak widać. Wybraliśmy drogę tym lodowcem, jest zaznaczona droga. Zakładaliśmy jeszcze w klasyczny sposób obozy po drodze. Później to się zmieniło.
no droga była taka dosyć atrakcyjna, szczeliny, jak widać, taki silnik spokojnie mógł się zmieścić, największy wieżowiec w Gdyni jeszcze by nie wystawał z góry. Tak wyglądaliśmy, takie stroje mieliśmy, w takich strojach i wtedy chodziłem. A tu jest ciekawostka, to jest namiot obozu trzeciego przed samym wierzchołkiem Kohetesid. Omal nie doszła tam po paradoksalnej sytuacji, że obóz ostatniej wyprawy zostałby założony prawie na szczycie, ponieważ mieliśmy do dyspozycji tylko wysokościomierz wymontowany ze szybowca, który wymagał najpierw korekcji ze względu na otaczające ciśnienie i założony był 300 metrów poniżej szczytu. Okazało się, że było zaledwie 50-300 metrów od wierzchołka, więc była dosyć taka ciekawa historia. Jeszcze będzie parę slajdów. Teraz. Jeszcze parę słów. Widok ze szczytu Kohetes, te szczyty, które tam widać, to jest morze gór. A to, o tej górze trzeba wspomnieć o tyle, że to jest właśnie Aherzeog. I na tym szczycie Wojciech Kurtyka z Jackiem Rusieckim i jeszcze z kimś tam dokonali pierwszego wejścia ścianowego w Hindukuszu. Tam wprowadzili nowy sposób zdobywania, sposobem alpejskim i nie wchodzenie nawet większą drogę na szczyt, ale pokonywanie już prawdziwych ścian i co się nam dawało. Nasza pozostałość w Hindukuszu to plato, które nazywaliśmy plato Kraków. Kraków to tak miało trochę po miejscowemu i ta nazwa została utrzymana w nomenklaturze i dalszym ciągu. W czasie wejścia na tą górę tam nas dopadła śnieżyca trzydniowa, która nas zatrzymała, odwrót był dosyć niebezpieczny. Szczyt Urgenc w tej samej dolinie, której mieliśmy w perspektywie, został również zdobyty Polaków, ale ponieważ karcując te doliny, udostępniliśmy ją zagranicznym, pierwsi na tą górę, korzystając z naszych planów, weszli Austriacy. Nasz samochód, który utknął po drodze, bo chcieliśmy wjechać jak najdalej w głąb Hindukuszu, utknął przed taką doliną i taki szczyt nasz na końcu tej doliny, wyszedł Szachaur, 7100 metrów, bo był oznaczona wysoko ze strony pakistańskiej. No i oczywiście był to łakomy kąsek, wybraliśmy się tam z wyprawą, w której brałem udział. I znowu stosowaliśmy coś, czego wcześniej nie było, mianowicie trawersowanie dwóch szczytów. Tego jeszcze w Hindukuszu nie było. Wejście na jeden 7000, przejście na drugi i zejście bez zakładania obozów, tylko w sposób alpejski. W głębi, takie szczyty, które tam widać w głębi, to jest właśnie Kohetes i Urgent, na któryśmy działali wcześniej. No, było tego 3 dni, powyżej 7000 metrów, widok ze szczytu Szachaur. Ten szczyt po prawej stronie nazywa Kiszmichan, nazwa nadana przez nas, te nazwy się utrzymała, sam wierzchołek jego szczytu był upczony na wisach. To jest zdjęcie kolorowe. No, Janusz Bączka, ja, Kazimierz Liszka i Gienek Robak. Liszka, ten drugi od prawej, schód w czasie tego 7-dniowego trawersu, 12 kg. To dla pań byłoby bardzo takie zachęcające. I również zaatakowaliśmy szczyty w centralnym Hindukuszu. To jest Kohe Bandaka, najwyższy centralnego Hindukuszu. I tu była taka ciekawa sprawa. Miałem takie zdjęcie od Japończyków tej ściany. To jest ściana, ma prawie 3 km wysokości. Niesamowita ściana i taką cichą nadzieję, że może by się tam udało wejść. Siedziałem tam cały dzień, przed tym śledziłem szlak lawin, ale jak zobaczyłem lawinę, która zeszła całą ścianą, obeszliśmy grzecznie dookoła, weszliśmy z drugiej strony na szczyt. Ścianę tam pokonał w parę lat później Wojtek Kurtyka z dwoma Anglikami. I zresztą opisał bardzo ładnie w takim artykule, kiedy żabra mrugnie okiem. Tam na szczycie jest taki wielki nawis, który przypomina powiekę i według niego żaby. Gdyby ten nawis się urwał, to cała ściana wylatuje. Widok z Kohe Bandaka w stronę Hindukuszu Wysokiego. Po prawej stronie Tirijimir, w środku i strona, a po lewej Noszak. Widać
że te szczyty wyraźnie wybijają się ponad, ponad okolice. Tiliż mi najwyższy szczyt Hindukuszu to jest od strony pakistańskiej. Próbowali tam wejść i Polacy, nie wiem jakim ostatecznym skutkiem. Jedna pierwsza polska wyprawa skończyła się tym, że na początku przy tej czarnej skałce zerwał się most nad szczeliną, który utrudniał w ogóle dojście do szczytu. No i ostatni slajd, który chciałem też pokazać, to jest szczyt Tirzimir widziany z rejonu Noszaka. Bardzo piękna góra, interesująca. Ja myślę, że tam jeszcze jest sporo do zrobienia. Tyle ja o Hindukuszu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Marianowi. Proszę Państwa, no teraz wchodzimy w ten zasadniczy wątek Himalaje i Karakorum jako pierwsza jego część. Proszę Państwa, zaczęło się trochę tak, jak z tym, z tymi wyprawami przedwojennymi. A mianowicie, no już się coś działo w tym Hindukuszu. Była pierwsza polska wyprawa, druga, potem była trzecia, już wreszcie przestano, zaczynano przestawać je liczyć. Kiedy w 1966 roku Jurek Warteresiewicz opublikował w Taterniku artykuł pod tytułem Himalaje, z nami czy bez nas? I stwierdził, że no musimy iść w Himalaje, czyli na wysokie szczyty, i zaproponował cały program tego himalaizmu. Na pierwszym miejscu był właśnie Kunyang Chish, a teraz widzimy kierownika, tego, który organizował to wszystko, czyli można powiedzieć realizował program Warteresiewicza, Andrzej Zawada. Ale wróćmy do Kunyang Chisha na moment. Wysokość 7852 metry w Karakorum. Pierwsza naprawdę duża, poważna wyprawa zdobywcza polska powojenna, będąca w pewnym sensie odpowiednikiem wyprawy na Nanda Devi East. Wtedy się zaczął rysować taki długofalowy program polskiego himalaizmu. A więc jako pierwsze stawiano sobie zdobywanie niezdobytych jeszcze wysokich szczytów siedmiotysięcznych oraz bocznych wierzchołków ośmiotysięczników, ponieważ główne szczyty były już wszystkie zdobyte. Więc trzeba było sobie znaleźć jakiś obszar, jakieś pole własnego działania. Drugim wnet, do tego osobno wrócimy, to były wyprawy zimowe na siedmiu i ośmiotysięczniki. I jako trzeci punkt tego polskiego programu mieliśmy alpinizm kobiecy, o którym też osobno będziemy mówili. A więc 1971 rok, wyprawa zwycięska na Kunyang Chish, 7852 metry. Andrzej Zawada, jej kierownik, to co trzyma w ręku, to jest radiotelefon Klimek, którym posługiwało się Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Polski Związek Alpinizmu zakupił 12, o ile pamiętam, takich aparatów. One były, to były samodziełki, każdy był osobno robiony, to nie była żadna taśma produkcyjna, to trochę też mówi o warunkach. Andrzej Zawada był osobą, która przez najbliższe kilkanaście lat nadawała ton polskiemu himalaizmowi, jakby narzucała także pewne standardy, z którymi oczywiście nie wszyscy się zgadzali. No ale, najważniejsze było to, żeby móc się wspinać. To jest Andrzej Zawada na wierzchołku Kunyang Chish, 1971 rok. To jest Shispare, 7611, zdobyte w 1974 roku. Wyprawa ta sama w sobie interesująca, ważna poza samym szczytem,
poza samą wspinaczką na ten szczyt, uwagi z dwóch powodów. Po pierwsze, była to część swego rodzaju dyplomacji sportowej, mianowicie była to wyprawa polsko-RFN-owska, co wtedy właściwie no, wydawało się niemożliwe, żeby polscy sportowcy z zachodnio-niemieckimi rewanżystami mogli razem się wspinać. Okazało się, że jest to możliwe i dla obu stron jest to pożyteczne. Ponadto druga rzecz, o której chciałem tutaj wspomnieć, kierownikiem tej wyprawy był Janusz Kurczap, który stał się na tych następnych też kilkanaście lat głównym rywalem Zawady. Wydaje mi się, że jednym z czynników, które powodowały, że polski alpinizm tak dobrze funkcjonował wówczas, to między innymi też była rywalizacja pomiędzy kierownikami. To jest dosyć istotne. To jest na szczycie Sispary. I teraz taki przegląd jakby na niektórych najważniejszych szczytów, najważniejszych wspinaczek, ale oczywiście nie wszystkich, bo po kolei będą wchodzili moi koledzy, którzy będą takim no, szkłem powiększającym przybliżali, podobnie jak to zrobił Marian Bała, Himalaje Karakorum i inne elementy polskiego himalaizmu. To jest widok na Gaszerbrumy i Broad Peak. Jest to grupa górska, która dla polskiego alpinizmu była czymś niezwykle ważną. To jest wspinaczka na Broad Peak. Prawdę mówiąc, nie udało mi się ustalić, kto to jest, ale prawdopodobnie Wojtek Kurtyka. To jest widok na K2, ta góra po prawej stronie, też bardzo ważna dla polskiego himalaizmu, zresztą i nie tylko. To jest widoczne z Broad Peaka, widok z Broad Peaka. To jest Wojtek Kurtyka na szczycie, na wschodnim wierzchołku Broad Peaka, 7772 metry. Było to jedno z najciekawszych przejść, mianowicie było to trawersowanie szczytów 7 i 8 tysięcznych. Wojtek Kurtyka robił to z Jurkiem Kukuczką. Gaszerbrum pierwszy, 8068. Gaszerbrum czwarty, tak zwana świetlista ściana, 7925 metrów, a więc nie ośmiotysięcznik, no ale 75 metrów, bo brakuje to trochę więcej niż na Halan, ale nie tak bardzo dużo. Zachodnia ściana, jedna z najtrudniejszych, najwspanialszych ścian himalajskich, zdobyta przez Wojtka Kurtykę. To jest wyrysowana droga na tej ścianie i trasa zejścia. Było wtedy to uznane za największe przejście ścianowe w historii himalaizmu. No od tego czasu pewnie się już trochę zmieniło, a to Wojtek Kurtyka, taki wspinacz trochę inny. Mistyk gór, miłośnik gór, który ma na swoim koncie nieprawdopodobne osiągnięcia himalajskie, ale nie lubi występować. Bez tego nie dał się na dzisiaj zaprosić. To jest w obozie pod K2. Grupa Kanchenjengi, też bardzo ważna w historii polskiego himalaizmu. Na prawo wierzchołek południowy, później mniej wybitny środkowy, na lewo całkiem niewybitny główny, a zupełnie na lewo Jalunkang, taki właśnie boczny wierzchołek. W tym masywie Polacy sporo bardzo ciekawego zrobili. To jest Eugeniusz Chrobak na Kanchenjundze południowej. Tam z tyłu widać główny wierzchołek. A to jest Andrzej Heinrich na Kanchenjundze środkowej. To jest południowa ściana Jalunkanga, tego o którym przed chwilą mówiłem, takiego trabanta Kanchenjengi. I widok ogólny, że tak powiem, na cały masyw.
bardzo interesujący i bardzo ważny. Tam jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. To wspina się Przemek Piasecki na Jalukangu. K2, nazywana Górą Mordercą. W 1986 roku w ciągu paru tygodni zginęło 13 osób, w tym troje Polaków. W 2008 roku 11 osób. Drugi szczyt świata, 8611, ale znacznie trudniejszy technicznie od Everestu. Nie ma na niego łatwej drogi. Polacy toczyli ciężkie boje z tą górą. To jest wrysowana próba polskiej drogi na K2, a jednocześnie miało być to drugie wejście na K2. Wyprawa kierowana przez Janusza Kurczaba, 1976 rok. Tam, gdzie jest podana kota 8400, tam doszedł zespół szturmowy. Wyprawa ta trwała bardzo długo, obfitowała w niespodziewane załamania pogody. To jest odkopywanie obozu. Widać tylko maszt jednego z namiotów, czy raczej antena, która z tego namiotu sterczy. To jest fragment grani, po której ta droga prowadziła. A to jest kopuła szczytowa. I zaznaczony w kółku, to widać chyba także i u Państwa, dwie sylwetki. To jest Wojciech Wróż i Eugeniusz Chrobak, ci, którzy weszli najwyżej, ale nie weszli na wierzchołek. Tu jest ta sama góra od drugiej strony. To jest południowa ściana z wrysowaną drogą środkiem południowej ściany, którą przeszli Wojciech Wróż i Tadeusz Piotrowski. To jest Wojciech Wróż na grani. To jest Tadeusz Piotrowski. Przepraszam, że przejechałem, bo jeszcze nie, przed kobietami będzie miał głos Janusz Majer, który był kierownikiem wyprawy na południowe ściany K2 i który prowadził zespoły idące na Magic Line, czyli drugą z dwóch polskich dróg na południowych zerwach K2. Proszę bardzo. Proszę Państwa, w 80-tych latach Wojtek Kurtyka zgłosił takie hasło: na każdym ośmiotysięczniku nowa polska droga. I ja chciałbym pokazać Państwu parę tych dróg, które w latach od 84 do 80, czy od 83 do 87 czy 8 zostały pokonane. Poprosiłbym teraz o zmianę. Zacznę od roku 84 i od Broad Peaka. Wtedy pojechaliśmy na Broad Peak w dwóch małych zespołach. W jednym zespole był Rysiek Pawłowski, ja i Krzysiu Wielicki i Walek Fiut. Tu jest nasza trójka w takich ciepłych źródłach, które teraz się mija, ponieważ do Ascole jeździ się już teraz jeepem. Założyliśmy drugim zespołem, to była para wtedy świetnych już wspinaczy i świetnych himalajskich wspinaczy, czyli Wojtek Kurtyka i Jurek Kukuczka. Założyliśmy bazę pod południowo-zachodnią ścianą Broad Peaka, bo chcieliśmy tutaj zrobić drogę. Nam się wtedy nie udało, ale w ogóle żeśmy nie próbowali. Drogę na tej ścianie zrobił dopiero parę lat temu Denis Urubko. Założyliśmy bazę właśnie tutaj, bo Jurek i Wojtek planowali zrobić trawers trzech wierzchołków Broad Peaka, ale chcieli ten trawers zacząć od tej grani, którą widzicie Państwo na
granicy nieba i ziemi od prawej strony, od południa. Natomiast po jakimś czasie okazało się, że tam dostać się na tą grań trzeba przez kruche kuluary, bardzo niebezpieczne, i wtedy Wojtek i Jurek postanowili pójść trochę inaczej. Ja Państwu jeszcze przypomnę poprzedni rok. W poprzednim roku Wojtek i Jurek zrobili dwie wielkie drogi w stylu alpejskim. To jest droga na Gaszerbruma II poprzez niezdobyty wcześniej Gaszerbrum II wschodni oraz droga na Gaszerbrumie I. No to na tamte czasy to była rzecz niewyobrażalna, żeby dwójka wspinaczy w zupełnym osamotnieniu, nikogo tam nie było, mogła w ciągu jednego sezonu zrobić takie dwie wielkie drogi. I w tym 1984 roku, ponieważ nie udawało się tam wejść na grań południową, zaczęli od tej strony, którą teraz Państwu pokazuję, czyli od tego najniższego wierzchołka, północnego wierzchołka Broad Peaka, poprzez, był wtedy niezdobyty, weszli na ten wierzchołek, weszli na następny, czyli Broad Peak Middle, Broad Peak Środkowy. Było to już drugie wejście, bo pierwszego dokonali też Polacy. No i doszli do wierzchołka głównego i zeszli. W tym czasie myśmy weszli normalną drogą na Broad Peaka, a Krzysiu Wielicki zrobił ten rekord na tamte czasy szybkiego wspinania, czyli poniżej 24 godzin wszedł na wierzchołek od podstawy ściany i zszedł jeszcze do bazy. Tak wyglądają te trzy wierzchołki Broad Peaka. Wyprawa miała jeszcze zezwolenie na Gaszerbruma IV. To znaczy Krzysiu Wielicki spieszył się, bo musiał pojechać na kolejną wyprawę i opuścił nasz zespół, jadąc na wyprawę z wrocławiakami, na wyprawę na Manaslu. I to jest właśnie droga, którą ta wyprawa pokonała, a wierzchołek osiągnęli wtedy Krzysiek Wielicki i Alek Lwow. Myśmy zostali z tym naszym Gaszerbrumem IV, czyli Wojtek i Jurek chcieli pokonać tą ścianę, zachodnią ścianę Gaszerbruma, natomiast nasza trójka miała zezwolenie na tą grań z lewej strony. I pamiętam taki dzień, siedzieliśmy przed tym namiotem razem z Jurkiem, Rysiek Pawłowski i Walek poszli w lewo do tego kotła wiszącego, taki icefall bronił tam do dojścia, żeby zobaczyć, jak rozpocząć drogę na tą grań. A Jurek siedział sobie tutaj cały dzień i kontemplował, wpatrywał się w tą ścianę i planował, którędy poprowadzić drogę. Natomiast no, nie było pogody. Mieliśmy takiego kucharza w bazie i ten kucharz codziennie rano modlił się do Allaha, żeby tej pogody nie było, bo już mu się trochę dłużyło w tej bazie i chciał wrócić jak najszybciej do domu. No i Allah wysłuchał swego sługę dobrego, no i pogody faktycznie nie było. Postanowiliśmy w związku z tym brakiem pogody wracać. I jak żeśmy rozpoczęli tą karawanę powrotną, to wtedy nastąpiło 7 dni takiej lampy, jak Państwo widzicie tutaj. No ale zawrócić już wtedy nikt by nas nie zawrócił. Natomiast był to czas, gdzie ta doskonała para wspinaczy, czyli Wojtek i Jurek, postanowiła się rozstać. I było to rozstanie dosyć symboliczne, bo po paru dniach Jurek poszedł samotnie w lewo i przeszedł przez przełęcz Maszerbrumla. Po drodze jeszcze wszedł na niezdobyty 7000 szczyt i wszedł do Doliny Husze. Natomiast dwa dni później Wojtek skręcił w prawo i poprzez lodowiec Biafo, przez przełęcz Hispar-La i przez lodowiec Hispar doszedł do Doliny Hunzy. Wyglądało, że rozstali się gdyby na zawsze. A Gaszerbrum IV musiał poczekać jeszcze rok, czy zachodnia ściana musiała poczekać jeszcze rok na swoich
zdobywców. W tym samym roku, w roku 84, widzicie Państwo po lewej stronie tą niebieską kropkowaną linią jest nowa droga, którą zrobili wtedy poznaniacy i Leszek Cichy. Dwie dwójki weszły na szczyt. Też niezwykłe osiągnięcie. Po prawej tę ciągłą linią to są właśnie te drogi, o których opowiadał Andrzej, czyli pierwsze wejścia na Kanczendżągę Południową i Kanczendżągę Środkową. Kropkowana czerwona linia to jest normalna droga na wierzchołek główny Kanczendżągi. Czyli mamy rok 84, mamy trawers Broad Peaka, mamy dwie nowe drogi, jedna na Manaslu, jedna na Jalukangu, czyli na tym bocznym wierzchołku Kanczendżągi. No i jest zachodnia ściana, świetlista ściana Gaszebruma IV. Tą ścianę pokonał Wojtek Kurtyka z Robertem Schauerem w następnym roku, czyli w roku 85. W tym samym roku Jurek Kukuczka dołączył do wyprawy organizowanej przez Krakusów i powstała kolejna piękna polska droga na filarze południowym od strony Rupal na Nanga Parbat. Myśmy w tym samym roku z Krzysiem Wielickim, także z Jurkiem Kukuczką, z Arturem Heizerem walczyli na pierwszej polskiej wyprawie pod atakującą, która atakowała południową ścianę Lhotse. Pierwszej, bo tych wypraw z polskimi atakami było cztery, ale to jest inna opowieść na inny czas. Natomiast mówiłem, że Wojtek i Jurek się rozstali. Nie tak do końca, bo w 86 roku Jurek zaprosił Wojtka na swoją wyprawę na Manaslu i tu jest takie zdjęcie z tej wyprawy. Jest Wojtek Kurtyka, jest Carlos Carsolio i jest Artur Heizer. Wojtek był tylko w pierwszej części wyprawy, potem postanowił pojechać do domu, natomiast chłopcy zrobili kolejną nową drogę na Manaslu z jednoczesnym wejściem na wschodni wierzchołek, który do tej pory był niezdobyty, miał 7900 z groszami. I mówię o 86 roku, który dla mnie się zaczął właściwie w tym 84, bo wtedy razem z Walkiem Fiutem odwiedziliśmy nasze panie w bazie pod K2, Wanda Rutkiewicz w środku w tym białym battle dressie. I trafiliśmy dosyć dobrze, bo w bazie był wtedy bankiet, który wydali Kolumbijczycy ze względu na to, że weszli na Broad Peaka, no i żeśmy się łapali na tańce. Tu widzimy Ania Czerwińska i Wanda. Tu jeszcze Wanda już w jakimś tangu. Skończyło się to tym, że w 86 roku trójka pań z tamtego wtedy, z tego zdjęcia pojechała razem ze mną na Magic Line, na najpiękniejszą i niektórzy mówią najtrudniejszą drogę na K2. I tylko właściwie dzięki determinacji Anki Czerwińskiej i Krysi Palmowskiej ta wyprawa doszła do skutku. Pokażę Państwu parę zdjęć teraz z tej wyprawy, z Magic Line. To był nasz pierwszy obóz na przełęczy na Grotto. Te pierwsze obozy były niezwykle eksponowane i tu z Wojtkiem Wyróżem widać, jak kładziemy się do snu i jesteśmy przypięci do poręczówki, żeby nas czasami w nocy nie zdmuchnęło razem z namiotem z tej grani. Gdzieś od 6 do 7 tysięcy było piękne wspinanie w takie skalne, w granicie, tak tatrzańskie, piątkowe, szóstkowe wspinanie. I znowuż kolejny obóz, to był obóz drugi, bardzo powietrznym miejscu. W dole widać połączenie tych lodowców, czyli Concordia. Wychodzimy poprzez taką wielką barierę skalną, gdzie były te największe trudności.
i dochodzimy do takiego wiszącego lodowczyka, który doprowadził nas do, tu właśnie z tego miejsca, widok na dolną część Baltoro i z tyłu tam widoczny Maszerbrum, góra, trochę tylko brakuje jej do 8000 metrów. Kluar wyjściowy na, powyżej tego lodowczyka. No i tu w końcowej fazie poszliśmy do ataku szczytowego w dwóch zespołach. W jednym był Wojtek Wróż, Przemek Piasecki i Peter Bożyk ze Słowacji, a w drugim Anka Czerwińska, Krystyna Palmowska i ja. Chłopcy biwakowali w dwóch miejscach, na 8000 i 8400. I później to jest zdjęcie Przemka Piaseckiego już po drugim biwaku i jak widać grań szczytową K2. Myśmy biwakowali w tym samym miejscu, co oni, na 8000. Te biwaki były bez namiotów, w płachcie biwakowej i tak zupełnie na lekko usiłowaliśmy iść do góry. Nasz biwak drugi był trochę niżej od nich, ponieważ tam Renato Cazarotto zostawił taki jednoosobowy namiocik czy płachtę, w której myśmy w trójkę spędzili noc. I rano żeśmy się dowiedzieli, że w czasie zejścia chłopcy schodzili drogą normalną przez żebro Abruzów, że w czasie zejścia zginął Wojtek Wróż i postanowiliśmy wracać, nie wspinać się dalej. I to nas uratowało, bo następnego dnia rozpętała się burza, która na K2, która pochłonęła pięć istnień ludzi, którzy zdobyli K2 na drodze normalnej. Myśmy schodzili w tej burzy, wyrywając te poręczówki, ale zdołaliśmy dotrzeć do obozu. To był rok 86 i tu widzicie Państwo tą z lewej strony, tą drogę naszą, czyli drogę Magic Line. Ale po prawej stronie widać drogę, która nieomalże w alpejskim stylu od połowy, od tej dolnej części, właściwie poniżej połowy, była pokonana przez Jurka Kukuczkę i Tadka Piotrowskiego. Jedna z najładniejszych dróg i pokonana w doskonałym stylu. Niestety wracając ze szczytu poniósł śmierć Tadek Piotrowski. Na tej górze w tym samym roku był jeszcze jeden polski sukces, mianowicie Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta, jako pierwszy obywatel Polski zdobyła K2. Pierwsza kobieta w ogóle na świecie. Można by ciągnąć i opowiadać o tych nowych polskich drogach. Przypominam, że w 87 roku, czyli rok później, Jurek Kukuczka kończył swoją koronę Himalajów, także nową drogą na Sziszapangmie, którą z Arturem Heiserem zrobili zachodnią grań. A w 88 Artur Heiser, Kukuczka, na wyprawie, na której też byłem, poprowadzili nową drogę w prawej części południowej ściany Annapurny, drogę, która kończyła się na wierzchołku wschodnim. To ja bym tyle kończył. W 86 roku, podchodząc pod K2, tak właśnie wyglądałem. Miałem trochę więcej włosów i jakąś dziwaczną brodę. Dziękuję Państwu. Dziękuję Janusz. Przechodzimy do następnego rozdziału, kobiety w Himalajach. Proszę Państwa, kobiety w Himalajach i Karakorum oczywiście, bo to akurat nie są Himalaje, tylko to jest Karakorum. No to jest osobny rozdział, ja już wspomniałem o tym, że było to takie jedno z zamierzeń wyspecjalizowania się polskiego himalaizmu, dlatego że polskie alpinistki już w latach 60. miały bardzo ładne przejścia alpejskie. Od 70. roku uczestniczyły w wyjazdach na siedmiotysięczniki w Związku Sowieckim.
na PiK Lenina, PiK Komunizma, PiK Korzeniewskiej. Tak one się nazywały. Także brały udział w eksplorowaniu w Hindukuszu afgańskiego. A więc przybywało pań, które miały doświadczenie wysokościowe, a także zostało przeniesione z Tatr wspinanie się w zespołach kobiecych. Pierwszy taki wielki zespół kobiecy, ale jeszcze zupełnie nie himalajski, to są dawne, bardzo dawne lata, to były siostry skotnicówny, Lidia i Marzena, które się świetnie wspinały, obie zginęły w Tatrach na południowej ścianie zamarłej Turni i można powiedzieć, że takim prawdziwym odbiciem do taternictwa i alpinizmu, a wreszcie himalaizmu kobiecego był rok 1962, kiedy dwie młode wówczas dziewczyny, Halina Krygers-Rokomska i Danuta Topczeska, przeszły tą drogę, na których zginęły siostry skotnicówne. Czyli jakby zatarły to złe wspomnienie. I od tego czasu zespoły kobiece w Tatrach, potem w Alpach, na Kaukazie, na Pamirze, w Hindukuszu zaczynały się coraz częściej pojawiać. Ale takim punktem, w pewnym sensie przełomowym, momentem przełomowym była wyprawa na Gaszerbrumy. To jest zdjęcie ze szczytu Gaszerbruma III, na którym są dwie kobiety, Wanda Rutkiewicz i Alison Chadwick Onyszkiewicz. Z tyłu za nimi jest Zdzitowiecki schowany, ponieważ wyprawa była kobieca. Wyprawa była kobieca, ale z uwagi i na chyba niepewność siebie jednak trochę, nawet Wandy Rutkiewicz, która, to nie była jej cecha taka szczególna, niepewność siebie, ale przede wszystkim z uwagi na to, że Karakorum leży w Pakistanie. Pakistan jest krajem muzułmańskim i po prostu nie bardzo sobie wyobrażano, czy nie będzie tam jakichś problemów. Okazało się, że żadnych problemów nie było. To jest 1975 rok, wejście na Gaszerbrum III, jeszcze w mieszanym zespole. I Anka Okopińska na wierzchołku Gaszerbruma II z tej samej wyprawy, już w zespole kobiecym. Ona tam szła z Halinką Krieger. I ten pomysł kobiecych wypraw w zasadzie jakoś nie bardzo chwycił. Będziemy za chwilę, teraz to ja mam tu kłopoty. Będziemy za chwilę o tym z Anią Czerwińską rozmawiali. Były bardzo ważne wydarzenia w polskim himalaizmie kobiecym, nie tylko zresztą polskim, ale to nie były wyprawy kobiece. Takim największym i najbardziej znanym oczywiście jest wejście Wandy Rutkiewicz na Mount Everest w 1978 roku, 16 października, tego samego dnia, kiedy kardynał Wojtyła został wybrany na papieża. To oczywiście była przypadkowa zbieżność. Kobieca wyprawa, czy Wanda Rutkiewicz podjęła próbę zorganizowania kobiecej wyprawy na K2 w 1982 roku, ale ta wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. I w zasadzie później były silne zespoły kobiece, ale biorące udział w wyprawie w ogóle, jako taki. Wracam się do tego, co było tym największym sukcesem Polki jako himalaistki, ale nie kobiecego himalaizmu polskiego, bo to jest Wanda Rutkiewicz, która idzie na Everest. Jest to okazja
żeby także zwrócić Państwa uwagę na to, jak się różni ubiór Wandy od tego, w którym występowali Bernadzikiewicz, Klarner i Karpiński. No i druga uwaga, która tutaj też się nasuwa, może ona jest niezbyt politycznie poprawna, ale że nawet w stroju himalajskim można zgrabnie wyglądać. No tutaj już nie musi się zgrabnie wyglądać. To jest Wanda na wierzchołku Monteverestu. Rok 1978, 16 październik. Teraz chciałem prosić Anię Czerwińską, która ma na swoim koncie 6 ośmiotysięczników oraz koronę ziemi. Żeby zamiast pokazywać, czy zgrabnie wypięte tyłki, czy przepaściste ściany, przede wszystkim no, powiedziała parę słów o tym, co to jest wyprawa kobieca, czy to ma sens, czy jesteś za, czy przeciw, co o tym myślisz? Już? Dobrze. No to tak, witam wszystkich oczywiście. To jest bardzo ciężki temat, który mi zadano i dlatego poprosiłam Andrzeja Paczkowskiego, żeby mnie właśnie pytaniami trochę wspomagał. Więc ja powiem tak, zaczęłam się wspinać w zespole kobiecym, najpierw w Tatrach, potem w Alpach. Dobrze nam to szło, no ale Wanda Rutkiewicz w pewnym momencie uwiodła nas i zabrała nas na tę wyprawę na Gaszelbrumy. Tam oczywiście nie odniosłyśmy żadnych specjalnych sukcesów, ale dużośmy się nauczyły i zobaczyłyśmy między innymi, jak to tak naprawdę jest. Bo była to wyprawa kobieca, niewątpliwe wydarzenie, że kobiety w Pakistanie chodzą w spodniach, w rakach, nie wiem, w kaskach na głowach, co nie jest typowym ubiorem kobiety w Pakistanie. Miałyśmy tę tak zwaną opiekę męską. No i ta opieka męska, o ile opiekowała się nami, no to także chciała oczywiście uczestniczyć w akcji górskiej i ja to oczywiście rozumiem. I Wanda z jednej strony by tak chyba powiedziała, że panowie to 5 kilometrów od bazy proszę się tam poruszać, no ale z drugiej strony, jak panowie twierdzili, wykorzystywała ich niecnie do torowania. Więc to od razu pokazuje jakby taką no, dwutorowość tego działania. Jeżeli na górze jest 50 męskich wypraw, no to trudno powiedzieć, że jeżeli ja czy ktoś inny wejdzie na szczyt, to będzie wejście kobiece. Może być kobiece, no, bo nie zmieniamy płci, ale jest to wejście w ramach ogólnej działalności na danej górze. Ja się otarłam tak naprawdę o wszystkie rodzaje działań. To znaczy, tak jak pokazywał Janusz Majer tutaj nasze akcje na Magic Line, to był po prostu dobry, silny damski zespół, współpracujący z zespołem męskim i na pewno siły leżały bardziej po stronie zespołu męskiego. Podobnie było na Rakaposzi, gdzie w 79 roku uczestniczyłyśmy w takiej polsko-pakistańskiej wyprawie. No, my oczywiście zrobiłyśmy tak zwane samodzielne kobiece wejście, ale też dzięki właściwie pracy całej wyprawy. Co było trochę smutne, to, że wszystkie media rzuciły się tylko na nas, a panowie nasi, którzy byli jak gdyby no, co najmniej 3/4 włożyli w to pracy, no, nie doczekali się żadnego wywiadu i byli lekko rozczarowani. A jeszcze gorzej dostało się pakistańskim komandosom, którzy z nami też tam byli, bo generał ich równo objechał. Jak to? Jakieś Polki weszły, a wy co? No. Także wiadomo, że nikt nie chce, w związku z tym nie chciałby zabierać kobiet na wyprawę. Ja też uczestniczyłam w bardziej samodzielnych kobiecych wyprawach. Niewątpliwie 82 rok, próba na K2. Oczywiście nie przyniosła ona sukcesu, przyniosła za to śmierć Halinki Krieger. Właściwie no, taką śmierć w obozie, no, to nie był nawet wypadek górski. Niemniej była to samodzielnie prowadzona akcja, dodatkowo jeszcze Wanda zasłynęła w całym Pakistanie, podchodząc do bazy pod K2 o kulach.
to świadczy i o charakterze Wandy, i, no i w ogóle zdeterminowaniu całego zespołu. Ale byłam też w 83 roku na Brud Piku, tylko z Krysią Palmowską. Dostałyśmy w prezencie cały 8-tysięcznik. Mogłyśmy tak naprawdę się tam wyżyć. Troszkę dostałyśmy pomocy na dole od Niemców, którzy potem akcję przerwali. I tak naprawdę długą i ciężką pracą wywalczyłyśmy ten szczyt. Krysia wierzchołek główny, ja przedwierzchołek, ale to nawet nie jest ważne. Ważne jest to, że potrafiłyśmy w dwuosobowym zespole, już na nikogo się nie oglądając, na tę górę wejść. I podobnie było z Nangą Parbat w 85 roku. To byłyśmy tam w czwórkę, ja z Krystyną, Wanda Rutkiewicz i Dobrosława Wolf, która potem właśnie zginęła w nieszczęsnym 86 roku. No i to też była wyprawa naprawdę, gdzie pracowałyśmy wspólnie, wszystkośmy razem nosiły, stawiały namioty, szczyt naprawdę wywalczyłyśmy sobie same. I jeśli miałabym teraz powiedzieć, co ja tak naprawdę wolę, to ja już sama w sumie nie wiem, bo miło jest mieć tak zwaną męską pomoc, ale mam wrażenie, że jeżeli kobiety mają są w dobrym zespole i wybiorą sobie rozsądny cel, który są w stanie zrealizować, no to ja bym bardzo chętnie, jakby mi trochę lat się tam odpisało, to bym właśnie w takich przedsięwzięciach chciała uczestniczyć. No a jak już PESEL jest PESEL-em, no to będę chętnie korzystała na przykład z pomocy jakichś szerpów, ale uważam, że kobiece wyprawy potrafią być bardzo solidarne, bardzo zdeterminowane i bardzo mądre. Nie dają się ponieść jakiejś zupełnej brawurze, potrafią wyliczyć szanse i, no i tak mi się wydaje, że przed nimi jest przyszłość, tylko trzeba dobierać dobrze zespół, no i cel. Dobrze. Już, odrobiłam lekcję. No nie, przepraszam cię bardzo, nie można tego tak nazwać. Ja chciałem się ciebie jeszcze zapytać o taką rzecz. No, tak tak się sądzi, że kobiety mają trudniej, jeżeli chodzi o Himalaje, bo może i gdzie indziej też, ale akurat jesteśmy przy Himalajach. Czy ty podzielasz tą opinię i a jeżeli ją podzielasz, to na czym te handicapy, te utrudnienia jakby dodatkowe, które dotyczą tylko kobiet, miałyby polegać? Znaczy, ja myślę, że tak, przede wszystkim kobiety są fizycznie słabsze. Może mają równą mężczyzną albo nawet większą wytrzymałość, czy na hipotermię, czy na głód. No niemniej fizycznie są słabsze, a przecież góra nie będzie niższa, dlatego że akurat kobiety ją atakują. To jest pierwsza rzecz. No co na co dzień doskwiera mnie i innym kobietom alpinistkom, no to jest niestety nasza budowa fizjologiczna i za przeproszeniem, no wykonywanie pewnych obowiązków, tak? No już nie będę mówiła, no siusianie jest naprawdę koszmarem. Im wyżej, wprawdzie robi się to zawsze tak samo, ale czasami się trzeba naprawdę bardzo skomplikowanie rozbierać, odpinać te wszystkie uprzęże. Wprawdzie Amerykanki mają patent z jakimś takim lejkiem, ale mnie to nie przekonuje, więc siusiam konwencjonalnie, jeśli tak można powiedzieć, i bardzo się męczę. I tu każdorazowo uważam, że jestem no po prostu źle skonstruowana do tych celów. No ale tak jest i to trzeba po prostu zaadaptować. Dziękuję za to proste wyjaśnienie i obrazowe jednocześnie. Tak się też spodziewałem, że to mniej więcej o to chodzi. Słyszałem nawet takie głosy, że z tego powodu kobiety w ogóle nie powinny jeździć w wysokie góry, a w każdym bądź razie, jeżeli już, to nie zakładać kombinezonów. No a z kolei bez kombinezonu trudno się tam w tej chwili poruszać. Aniu, masz koronę Himalajów. Tutaj na tej sali jest jeszcze druga osoba, która ją... Ziemi, przepraszam. Masz koronę Ziemi. Jest jeszcze druga osoba, Leszek Cichy. Ale Leszek będzie mówił o czym innym. Chciałem się ciebie zapytać. Co to jest? Jak ty to traktujesz? Dlaczego wybrałaś tą koronę Ziemi? Bo mam takie może złośliwe trochę podejrzenie, że to zamiast korony Himalajów jest. Czy korona Ziemi jest łatwiejsza niż korona Himalajów? Powiedziałabym tak, że jest na pewno łatwiejsza. Na pewno jest droższa, co może niektórych zdziwi, ale ja naprawdę, no doliczając do tego trzy próby od północy na Ewereście,
wydałam na tę koronę ziemi prawdziwą fortunę. Wcale mi nie jest tego szkoda, bo skąd się w pewnym sensie u mnie to wzięło, ta korona ziemi? Ja byłam, może to brzydko brzmi, ale byłam zmęczona. Przepraszam, że ci przerwę. Dla porządku, korona ziemi to jest wejście na wszystkie najwyższe wierzchołki każdego kontynentu. Znaczy, najwyższy wierzchołek każdego kontynentu. Czyli trzeba skompletować. No, a dla Europy i dla Australii wchodzi się tak na wszelki wypadek na dwa, żeby tam ktoś czegoś nie powiedział. I o ile korona Himalajów wiąże nas właściwie tylko z Pakistanem i z Nepalem, no, ewentualnie jeszcze z Tybetem, jeżeli chcemy wchodzić od strony tybetańskiej na przykład, no na Sisepangmę wręcz trzeba, no w każdym razie, że to jest ten rejon. To korona ziemi daje nam przy okazji olbrzymią możliwość podróżowania. I ja sobie w pewnym sensie, ponieważ miałam dosyć dużo nieudanych właśnie wypraw himalajskich, gdzie musiałam się wycofać ze względu albo swojej słabości, albo jakichś tam problemów partnerów, po prostu jakby zwątpiłam rzeczywiście w swoją działalność himalajską i sobie pomyślałam, nie, że jak nie mogę Himalaju zrobić korony Himalajów, to ja zrobię koronę ziemi, nie. Po prostu, panie Aniu, znajdźmy sobie inny cel, bo tak posiłkowanie się celem zastępczym chyba nie wykrzesałoby we mnie jakiejś specjalnej walki. A tak po prostu skupiłam się na tej koronie ziemi i do dziś jest to naprawdę źródłem mojej radości, że jest to rzecz, która mi naprawdę wyszła. Dzięki piękne. Dziękuję. Może jeszcze dodam... Aha, ale to tutaj jest, państwo macie, widzicie co innego, a ja widzę co innego. O, tak. Teraz jest w porządku, żeśmy się zgrali. Chciałem jeszcze tutaj dodać przy prezentacji Wandy Rutkiewicz, no, że to była rzeczywiście wyjątkowa osoba i można powiedzieć, że ona była zawadą w spódnicy z pewnego punktu widzenia. Znaczy, ona też wnosiła takie uderzenie, takie pomysły, inicjatywa, energia. I z tego powodu oczywiście miała bardzo wiele przeciwniczek, a nawet przeciwników. No niemniej to te dwie osoby warte są zapamiętania. Andrzej Zawada, Wanda Rutkiewicz, bo one rzeczywiście nie tylko coś nowego wnosiły, ale pchały jakby to wszystko do przodu, a może nawet ciągnęły za sobą resztę, chociaż jednak raczej pchały niż ciągnęły. Wanda Rutkiewicz miała 8 ośmiotysięczników już za sobą i zginęła pędząc po koronę Himalajów, bo to było jej marzenie, to był jej zresztą wielki program, karawana marzeń, karawana do marzeń. Zima w Himalajach. Kolejny rozdział dzisiejszego naszego spotkania. Noszak. No, znów zaczęło się na noszaku. Tak jak ten w 60 roku, z tym, że to było 13 lat później, 1973, Andrzej Zawada wymyślił, że trzeba zacząć zimą chodzić na najwyższe szczyty. No to od czego zacząć? Od najlepiej znanego nam noszaka. I tak w 73 roku wyruszyła pierwsza zimowa wyprawa na szczyt 7000 w ogóle w historii himalaizmu, alpinizmu i tak dalej, i tak dalej. To jest obóz trzeci w tym wejściu zimowym na noszak. To jest kierownik. Taki zresztą miał ksywkę. Kierownik. Ponieważ on zawsze wszystkim kierował. A to jest kierownik z Tadkiem Piotrowskim po zejściu ze szczytu. Obaj byli na szczycie. No ale tym, co naprawdę rozpoczęło himalajzm zimowy, nie tylko polski, ale światowy,
to był Everest. Everest 1980 to też ulubione dziecko, ukochane dziecko, wypieszczone, można nawet powiedzieć, Andrzeja Zawady. Mont Everest, już go więcej przedstawiać nie trzeba Państwu, na pewno to jest takie najbardziej z tradycyjnych zdjęć Mont Everestu. A to jest baza, czy raczej początki bazy rozładowywania karawany pod zimowym Everestem. A to jest koniec tej wyprawy. To jest Krzysztof Wielicki na szczycie Everestu. Fotografia została wykonana przez Leszka Cichego, jego partnera, aparatem Certo. Taki był dziecinny aparat, ale był lekki i po prostu można go było z sobą wnosić. Bardzo ważne jest, że na tym zdjęciu, jeżeli się dobrze mu przyjrzeć, to widać koniec takiej rurki aluminiowej. To jest punkt triangulacyjny, który Chińczycy zostawili na Everestie. I żeby udowodnić, że się było na Everestie, no to pokazanie, że się było koło tego triangulu, było dosyć istotne. No, dodatkowo były jeszcze inne dowody. Nikt nie miał wątpliwości, że oni weszli na szczyt, dostali torty zrobione w bazie, ale był tam pewien problem. Mianowicie zakwestionowano, czy 17 luty, a to był 17 luty, to jest zima, ponieważ zezwolenie było do 16 lutego. A więc zezwolenie na wspinaczkę zimową, a więc zezwolenie króla Nepalu określa, kiedy jest zima, a kiedy zaczyna się wiosna. To może brzmieć śmiesznie, ale była wielomiesięczna wojna o to, żeby Międzynarodowa Unia Organizacji Alpinistycznych uznała, że zima na półkuli północnej kończy się 21 marca. I żeby przejście z 17 lutego mogło zostać uznane, ale o tym będzie pewnie więcej mówił Leszek. Ja chciałem tutaj jeszcze tylko Państwu pokazać kilka szczytów właśnie zimowych z zimy. To jest z podwierzchołkiem Kanczendżengi z zimowego wejścia. A to jest droga południową ścianą Cho-Oyu. Jedna z najtrudniejszych dróg pokonanych zimą, a może nawet z punktu widzenia czysto technicznego najtrudniejsza. Cho-Oyu ma 8201 metrów. To żeby pokazać, co zimą trzeba robić na tej wysokości, znaczy to akurat nie jest 8200, ale 7600 czy 7700. Przygotowaliśmy ten między innymi slajd. To jest środek zimy na około 8000 metrów. I tak trzeba się wspinać. Plecaki ciągnąć na repsznurach, ponieważ inaczej się nie da przejść. A to są trudności lodowe na tej ścianie. Powtarzam, południowa ściana Cho-Oyu. A to są zdobywcy. Maciek Pawlikowski i Maciek Berbeka. Po nich jeszcze w tej samej wyprawie wszedł na górę następny zespół. To w drugiej połowie lat 90. utarło się takie powiedzenie wśród angielskich i zagranicznych himalaistów, określenie Ice Warrior, lodowi wojownicy. To są Polacy. Na 12 do tej pory zdobytych szczytów z korony Himalajów, zdobytych zimą, 10 zdobyli Polacy. Jest kilku Polaków, którzy mają po kilka pierwszych wejść zimowych na szczyty ośmiotysięczne. A więc to są ci prawdziwi Ice Warrior. A teraz poproszę jednego z nich, Leszka Cichego, żeby przyjrzał się, pokazał nam z bliska.
Proszę Państwa, zamiast może opowiadania, to puścimy rozmowę ze szczytu. Myślę, że ona określi zespołowość tamtego sukcesu. Gdzie jesteście, odbiór? Na szczycie, Everestu! Na szczycie! Zimu! Zimu Polacy! Jeszcze to zasługa, odbiór! Hurra, hurra! Na szczycie! Halo, Marta, są na szczycie! Hurra! Ściskamy, całujemy was! Całujemy was, mocno ściskamy! Hurra, odbiór! Rzeczywiście bardzo, to dzięki wam! Dzięki wam! Wszystkim w bazie, w Katmandu, w kraju! My mogliśmy wejść, dlatego jesteśmy my na końcu szczęśliwi, ale sukces jest wspólny! Wspólny! Wspólny dziecko! Wspólny dziecko! Trudny odcinek między południowym, nie południowym, a górnym. Ale chwilę, półtora jeba robiliśmy. Każdy na lisy. Bardzo się boimy tego zejścia, będziemy bardzo uważać. Odbiór. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję wam w imieniu całej wyprawy naszego kraju. Dziękuję wam. Uważajcie, chłopcy, czy jest ten triangul chiński? Czy triangul chiński jest? Zróbcie zdjęcia, odbiór. Jest. Jest. Była kartka od ostatniego wyjścia takiego zalaski. Zalaski ten co chwilę po drodze. Wziął ją na dół. Wziął ją na dół. Także mamy dowód. Mamy dowód. Na ostatnim odcinku grani strasznie grało. Strasznie grało, naprawdę. Gdyby to nie było WS, to byśmy chyba nie weszli. Tak, są strasznie na lisy. Strasznie na lisy. Musimy cholernie uważać. Będziemy bardzo skupieni. Nie ostężamy się, naprawdę. Jeszcze tutaj zdjęcia to robimy i od razu schodzimy. Od razu schodzimy. Poniżej południowego wierzchołka był strasznie kopny śnieg. Jeszcze raz wam dziękuję w imieniu całej wyprawy i swojej. Jeszcze raz wam dziękuję. Bądźcie ostrożni, wracajcie, wracajcie, odbiór. Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No i Krzysztof Bielicki. To ja, troszkę młodszy, Andrzej Zawada, pomysłodawca i kierownik wspaniałej wyprawy i cała dwudziestka. To było 20 osób połączonych no, wspólną ideą, wspólnym wysiłkiem i muszę przyznać, że chyba jak na żadnej innej wyprawie poczuliśmy zespołowość działania. To, że my z Krzysztofem udało nam się wejść na szczyt, to tak naprawdę był sukces nas wszystkich. Ja do dziś pamiętam, z jaką radością wszyscy rzucili nam się na szyję, w ramiona i z jaką radością żeśmy uznali, że to jest chyba największy sukces, może medialny, bo oczywiście nie pod względem trudności. Trudności dróg jednak pokonaliśmy, Polacy pokonywali w Himalajach znacznie więcej. O tej wyprawie można opowiadać mnóstwo anegdotek, może tylko dwie, które będą charakteryzowały te zimowe warunki. Otóż do tych tortów, które były pokazane na jednym ze slajdów, w czasie już uroczystej kolacji, przypomnieliśmy sobie, że przecież są dwa szampany schowane jeszcze w magazynie. No, szampany może za duże słowo, bo to było sowiecko i igristoje. No, podarowane przez ambasadora. No, ale kucharz został wysłany do magazynu. Z atencją otwieramy korki od szampana i oczywiście szampany zamarzły. No więc to był pierwszy i chyba ostatni raz, kiedy piliśmy szampana nie z kubełkiem z lodem, tylko do wrzątku wsadzonego. I też pewien kontekst polityczny. No, po przyjeździe do Warszawy, wielki sukces. No, towarzysz Gierek miał nas witać na lotnisku, no, ale okazało się, że tam była wysłana depesza do papieża. A depesza została wysłana przez naszą wielką, wspaniałą panią sekretarz generalną, Hanię Wiktorowską, która po prostu, była niedziela, byliśmy w niedzielę na szczycie, w poniedziałek rano poszła na pocztę główną i nadała depeszę do papieża, do Jana Pawła II. Oczywiście uczciwy ktoś doniósł, no i my zamiast już towarzysza Gierka widzieliśmy tylko ministra sportu
i zamiast prawda, jakichś medali kawalerskich, krzyży, dostaliśmy złote medale za wybitne osiągnięcia sportowe, których mamy 5, ja osobiście. Ale na przyjęciu, na tym spotkaniu w Ministerstwie Sportu, jeden z opiekunów politycznych podszedł do Andrzeja Zawada i takim konfidencjonalnym tonem spytał: panie Andrzeju, nie mogliście, i tu spada słówko na K, wejść 2 dni wcześniej. No i wyjaśnienie. Otóż 15 lutego, to był piątek, kończył się ostatni, 9 zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Władza była przekonana, że my przez złośliwość opóźniliśmy wejście o 2 dni, żeby nie uczcić tego dnia. Takie były realia. No i teraz może wiele osób mnie pyta, czym się różni zima od lata. Więc może zamiast długich opowieści o wietrze, o zimie, o niskich temperaturach, o tym, że przez 2 miesiące musimy bez przerwy być w tej ujemnej temperaturze, to może króciutki filmik, który pokaże scenę przygotowania śniadania zimą. Życie w bazie toczy się swoim rytmem. Jednak złe warunki pogodowe przeszkadzają w wykonywaniu najprostszych czynności. Rozmrożenie kremu do golenia czy pasty do zębów, przygotowanie posiłku staje się nie lada problemem. Nie, to za mocne. To trzeba... Ale to na pół go, czy jak? Na pół, na ćwierć, na kawałek. Na pół, na ćwierć. O. Jeszcze. Tak jest. Drzewa nie rąbałeś. O. Z powodu pogarszającej się pogody alpiniści większość czasu przebywają w namiotach. Ale miał ten... Te namioty oczywiście mają swoje ogrzewanie. Za chwilę zobaczymy, że tam się pali piecyk gazowy, który oświetla, ogrzewa namiot. Tak jak do drewna, chłopie. Tak jak do drewna. Mocarnie! Tak, tu dyryguje to Monika Rogozińska. Ale niektórzy spokojnie czekają na efekt. I pęka, fajnie. Pęka. Dobrze. No dobra. No to strzelaj, kierowniku, masz ostatni cios. Co to znaczy rąbanie się kierownika? O, dobrze, to teraz świetnie, teraz mniejsze kawałki. Tamten facet lata. Jak? To jest garnek pozbierany. Rozdziobią nas kruki i wrony. To jest ser Gouda. Proszę Państwa, więc tak naprawdę, jeżeli chce się zjeść, nie wiem, no, rybki na przykład na śniadanie, no to nie ma innej lepszej metody, tylko trzeba włożyć je do śpiwora, przespać się z nimi, no i już rano oczywiście rozmrożone są gotowe do konsumpcji. Także ta codzienność na zimowych wyprawach to jest naprawdę prawdziwa trudność. Zdobywanie gór to oczywiście wymaga dobrego okna pogodowego, trochę szczęścia, no i potem dużo szczęścia, żeby nie tylko wejść, ale i zejść. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Sądzę, że ser edamski będzie nam wszystkim smakował specjalnie od tego momentu. Prawda? Proszę Państwa, ostatni rozdział, potem będzie jeszcze tylko podsumowanie. Ostatni rozdział dzisiejszego naszego spotkania, korona Himalajów. Oczywiście korona Himalajów składa się z 14 wierzchołków, czy 14 masywów oraz 8 szczytów bocznych, które się nie liczą w tej konkurencji. 10 z tych masywów znajduje się w Himalajach, a 4 w Karakorum, a więc jest to korona Himalajów i Karakorum. Do 2013 roku koronę tą osiągnęło 31 osób
w tym dwie kobiety oraz trzech Polaków. Pierwszy, który koronę osiągnął, był Reinhold Messner. Ja będę teraz po prostu kolejne szczyty, tak jak one są, w rankingu od najwyższego do najniższego pokazywał Państwu, ponieważ większość z nich żeśmy już widzieli, to jest Kanchenjunga, więc nawet nie będzie potrzebne jakieś specjalne wyjaśnienie. To jest Beck, nie? Ten. Więc Reinhold Messner, jeden z najsłynniejszych alpinistów i himalaistów, na swój pierwszy ośmiotysięcznik wszedł w 1970 roku. I w ciągu 16 lat skompletował listę. W zasadzie to pojęcie korona Himalajów jakby powstało w trakcie. To znaczy Messner, idąc na ten swój pierwszy ośmiotysięcznik, nie, to jest czoju, nie myślał o żadnej koronie, bo jeszcze tego pojęcia w ogóle nie było. Dopiero jak już przekroczył jakąś tam granicę, nie wiem, 7 czy 8 szczytów, zaczęło to pojawiać się to określenie, a ono się utrwaliło między innymi dlatego, że w 1980 roku na swój pierwszy ośmiotysięcznik wszedł Jurek Kukuczka, który dosyć szybko zaczął zdobywać następny i wytworzył się rodzaj rywalizacji. Kto będzie pierwszy? No, Messner miał ogromną przewagę czasu nad Jurkiem. W związku z tym trudno, żeby było inaczej, Reinhold Messner wygrał. Zrobił tą swoją koronę, zdobył w 1986 roku. Jurek Kukuczka, tak jak powiedziałem, zaczął 10 lat później, skończył, zdobył koronę w roku 1987, ale warto zwrócić na to uwagę, że Jurek Kukuczka miał 9 nowych dróg i 4 wejścia zimowe w tej koronie, podczas kiedy Messner był pod tym względem znacznie skromniejszy, miał osiągnięcia, jeżeli chodzi o nowe drogi, były znacznie skromniejsze niż Jurka Kukuczki. To jest pierwszy Polak, który ma koronę. Numer 2 na liście koronowanych, Jurek Kukuczka. To jest znane już Państwu zdjęcie. Numer 5, Krzysztof Wielicki. I ostatni z Polaków, który do tej pory koronę zdobył, jest na 20. miejscu, Piotr Pustelnik. A więc mamy 3 koronowanych himalaistów. A w kolejce oczywiście na pewno stoją także i kolejni. Zapraszam teraz Krzysia Wielickiego, ażeby przyjrzał się, czy pozwolił nam się przyjrzeć robieniu korony. Jak tą koronę się robi? Krzysztof, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. No, trzeba się zgodzić z Tobą, Andrzej, że nie my wymyśliliśmy to pojęcie korony, po prostu jest to wypadek przy pracy, wydaje mi się, poza może Jurkiem i Reinholdem, którzy rzeczywiście konkurowali, to reszta to wypadek przy pracy. No, jeśli się jeździ co roku na 2-3 wyprawy, to w końcu ich przybywa. I ja prawdę mówiąc o koronie pomyślałem dopiero, kiedy miałem 10 szczytów. A wcześniej jednak myślałem zupełnie o czym innym, o tym, żeby wspinać się zimą, szybko, nowymi drogami. No i tak po kolei gdzieś tam od tyłu zacząłem, bo do Everestu, potem Broad Peak, który gdzieś biegłem tam bardzo szybko. O, tak mi się trochę spieszyło do domu i musiałem szybko tam wejść. Piękną miałem nagrodę, prawda, ze szczytów, piękną pogodę, wspaniały zespół, o którym tu Janusz wspominał. Szybko do domu zobaczyć, czy tam dzieci wszystkie są, czy nie ma.
i na następną wyprawę nowa droga z Wrocławianem i mój macierzysty klub tu z Alkiem Lwowem. Ja tak zacząłem od tyłu trochę, bo od Everestu, prawda, trochę dziwnie. Kanchenjunga z Jurkiem Kukuczką, 86 rok, no wtedy była ta era, której to była mowa, zimowych wejść polskich. Nam tu dopisywała pogoda, weszliśmy w bardzo ładnym stylu. Makalu latem niestety. Próbowałem dwukrotnie zimą, a zdobyłem latem, to tak bywa, że byliśmy zajęci innymi sprawami. No i tych szczytów oczywiście przybywało. Lhotse gdzieś samotnie wszedłem, w gorsecie, solo, zimą. No, jakoś Lechu zachorował, nie chciało mu się chyba iść. I poszedłem sam. Deulagiri też po wejściu na szczyt jeszcze postanowiłem zrobić na żywca wschodnią ścianę. No, państwo wiedzą, znaczy na żywca, więc czyli bez liny. No to taki adrenalina po prostu. Miałem dużo czasu, więc poszedłem. Najpiękniejsza moja wyprawa, bo na 10 osób weszło 9. Annapurna, południowa ściana, 91 rok. No, czyli już się zbliżamy do 96, w 93 kolejno Choyu i Shishapang, ma dwa szczyty. Tak można było wtedy zdobywać w ciągu jednego sezonu dwa szczyty. Miałem taki wspaniały polsko-włoski zespół, świetnie się rozumieliśmy. Tu na Shishapang też gdzieś na południowej ścianie solo nową drogę zrobiłem. Niestety nie zdążyłem zejść tego samego dnia, gdzieś tam biwakowałem wysoko na 7600. No i takich przybywało szczytów i wreszcie w 95 roku, ja nie mówię tu o nieudanych wyprawach, bo ich miałem też dużo. Otrzymaliśmy zezwolenie na dwa Kaszebrumy, skrzyknęliśmy dobry zespół, Rob Hall, Ed Wistur, Scarsolio i w ciągu 16 chyba dni zdobyliśmy obydwa Kaszebrumy i miałem w tym momencie 12 szczytów i wtedy pomyślałem, że właściwie trzeba kończyć tą koronę Himalajów, skoro w 95 zdobyłem w sezonie letnim dwa szczyty, no to zostały mi dwa pozostałe, ostatnie, czyli K2 i Nanga Parbat. No pod K2 oczywiście mierzyłem się wielokrotnie, znam tą górę z wszystkich stron, chyba spędziłem tam półtora roku, ale dopiero za czwartym razem, wtedy, kiedy chciałem skończyć tą koronę nareszcie, pomyślałem o tym, że trzeba K2 zdobyć tym razem od północy, dlatego że zezwolenia nam Pakistan nie wydał na dwa szczyty, więc wzięliśmy sobie zezwolenie od Chińczyków na K2. No a Nanga Parbat wiadomo leży całkowicie w Pakistanie, no ale nie da się być na dwóch wyprawach, więc wymyśliłem, że zorganizuję dwie wyprawy. Jedna pojedzie najpierw do Chin, żeby zdobyć K2 od północnej strony, a miesiąc po nas wyjedzie następna wyprawa polska, która będzie działać pod Nanga Parbat i ja sobie tak wymyśliłem, że jak zdobędziemy K2, będziemy wracać przez Pakistan, to dołączę do moich przyjaciół na ścianie Diamir, pod Nanga Parbat. No i oczywiście chłopcy już będą wysoko, liny położone, więc tylko dżumarek do ręki i swój szczyt ostatni zdobędę. I tak jak pierwsza część tej mojej eskapady się udała, bo mieliśmy nawet dosyć dobrą pogodę, zespół trochę się opóźniliśmy, ale w końcu dzięki spirytusowi i wódcy rosyjskiej udało nam się dotrwać do połowy sierpnia i najpierw z dwójką Włochów wszedłem na K2 od północy, potem jeszcze czekaliśmy, aż Piotrek i Rysiek wejdą i w zasadzie skompletowaliśmy wejście na K2. No niestety po zejściu do bazy, wtedy pierwszy raz miałem satelitarny telefon, otrzymałem wiadomość, że Polacy niestety zwinęli się spod Nanga Parbat, są już w kraju. Był okres złej pogody na początku sierpnia i postanowili wrócić do kraju. No tu miałem teraz dylemat, bo mieli tam na mnie czekać pod tą Nanga Parbat, a ja tu skończyłem K2, 13 szczyt, a 14 zawisł w powietrzu. No, wracałem kilka dni dosyć trudnych przez Karakoram Highway, Kunjara Pass do małego miasteczka zwanego Chilas, najbardziej smutne miasteczko, jakie chyba znamy wszyscy, bo jest to, zamieszkują tam głównie sunnici, którzy odwiecznie walczą tam z szyitami, ciągle tam są jakieś nieporozumienia, walki, napady, ale w tamtym czasie ja się czułem w miarę dobrze. W Chilas pożegnałem moich kolegów, którzy dalej pojechali do Islamabadu, wrócili do kraju. Natomiast ja tu spotkałem mojego, nie mojego, ale Sardara, który na polskiej wyprawie organizował im karawanę i mówi do mnie, słuchaj, mam dla ciebie dwie wiadomości, obie są złe. Ja mówię, jedną to znam, że nie ma Polaków. Mówi, no tak, a druga, mówi, nie ma żadnej wyprawy. No to się zmartwiłem bardzo, bo jeszcze wcześniej myślałem, że może gdzieś dołączę do jakiejś tam wyprawy.
i wejdę na tę Anga Parwa, to ja się w ogóle nie przygotowałem do tej wyprawy. Nawet nie wiedziałem, czy ta góra leży dobrze, bo byłem pewien, że tam są koledzy, prawda? No ale w jednym bębnie znalazłem taką owijkę od krówki. João narysował mi na tej owijce górę i z lewej strony taką kreskę napisał tutaj. No to miałem bardzo dobry sketch. Mówię, to idę w takim razie. Wziąłem sobie czterech tragarzy. Wszyscy tam oczywiście z karabinami chodzą, bo to jest Dolina Diamir, wolna dolina, wszyscy mają broń. Mój sardar miał oczywiście kałacha, bo on tam był jeden z ważniejszych obywateli. Wziąłem sobie tam trochę żywności, trochę mi tam zostawili koledzy. I tak prawdę mówiąc, przygotowując się do wyjścia, patrzyłem na niebo i niestety pogoda była bardzo ładna i tak sobie myślałem, że może by się popsuła, tak, bo tak, że mnie strach oblatywał, czy powinienem sam pójść pod górę. No i tak zwykle jak idziemy w góry, to się tak modlimy, czy życzymy sobie, żeby była dobra pogoda, a ja w pewnym momencie sobie myślę tak, żeby jakaś chmurka wyszła może, albo jakiś śnieg, żeby spadł, albo... No bo człowiek ma wtedy powód, prawda? No bardzo chciałem, prawda? No ale tu mogła być burza jakaś, albo śnieg spaść, albo coś, a tu co dzień była ładniejsza pogoda i tak nie wiedziałem, co robić. No ale w końcu mówię, manam, idziemy. Wziąłem sobie jeszcze dwóch z Hunzy chłopaków, którzy byli pod K2 ze mną, no ale w pierwszej wiosce siedzimy przy ognisku i tak nagle patrzymy z tyłu, taki wianuszek facetów, wszyscy z bronią. Ja mówię, manam, co oni chcą od nas? On mówi, nie, nie od ciebie, ale tych dwóch tu nie przejdzie tej wioski, muszą wracać. No i moi przyjaciele musieli wrócić. To już zostałem zupełnie z tymi karabinami. I tak mnie prowadzili przez te wiochy. Ja tam sobie tak myślałem, Boże, żeby tak ten deszcz spadł, to bym wrócił. No ale nie spadł. Już jak doszliśmy do takiej pasterskiej pola, gdzie pasterzy wypasają bydło, to takiej łączki właściwie, na której zwykle wyprawy rozbijają swoją bazę. Ja tam przyszedłem, popatrzyłem na tą górę i tak nie bardzo wiedziałem, gdzie tam iść, ale mówię, no trzeba poszukać tej drogi, prawda? Wiedziałem, że też nie mogę się tam dłużej zatrzymać, że muszę natychmiast wejść w ścianę, bo jak tam postoję trochę, to po prostu zawrócę. Oni na mnie patrzyli trochę tak jak na, prawda, niespełna rozumu, bo zwykle wyprawa to wiadomo, tam jest 10 namiotów, kierownik, uczestnicy, oficer, kucharze, 2 miesiące. A ja przyszedłem tak z plecaczkiem jakby z Gdyni, prawda, mówię, dzień dobry, w jakiej sprawie, no tu ta góra, a proszę, tutaj ta góra, nie? Tak, coś z łokciem facet miał, no to musiałem szybko uciekać. Wbiłem się, poszedłem pod ścianę, oczywiście nie muszę mówić, że musiałem mieć cały sprzęt ze sobą, prawda. To jest łączka, na której w czerwcu ubiegłego roku 11 naszych przyjaciół talibowie rozstrzelali, bo tu zwykle bazy mają wyprawy. No i podszedłem pod ścianę, ja musiałem ze sobą mieć wszystko oczywiście, namiot, sprzęt spinaczkowy, liny, żywność, no to co się na wspinanie bierze, prawda. Podszedłem pod ścianę, rozbiłem sobie namiocik, wiedziałem, że musisz wspinać w nocy, bo tam w kuluarem straszne leciały kamienie, bo jak wzrosło ciepło, ale znalazłem ślady lin, więc już wiedziałem, którędy muszę ruszyć, to była droga tak zwana Kingshofera. No i oczywiście cały sprzęt na sobie, 20 parę kilogramów, po prostu było strasznie ciężko, to jest taki trudny odcinek jeden. A po drodze idąc jeszcze przez te wiochy, gdzieś mi wrzód wyrósł na brodzie i mnie strasznie bolał ten wrzód. Więc tak sobie myślę, ale z powodu wrzodu, żeby wracać, to tak trochę nie hej. No to wziąłem sobie 4 antybiotyki, 4 tabletki, zawinąłem w papierek i pomyślałem sobie, że będę codziennie sobie po jednej tam tabletce zjem, żeby mnie to tak mniej bolało. Ale kiedy po całej nocy, wspinałem się całą noc, tu rozbiłem sobie namiot i tak mi już to bolało, że jak zobaczyłem te 4 tabletki, pomyślałem, że je wszystkie 4 zjem, no żeby taką uderzeniową sobie zrobić, prawda, metodę. Popiłem herbatką, to była 6 rano. I jak tak popiłem to wszystko, to nagle uciekłem w letarg. Przez 24 godziny śnił mi się film. Po prostu nie wiem, co robiłem, ale całe moje życie mi tak... To chyba tak jest, proszę Państwa, trzeba, pamiętajcie, 4 tabletki, nie wiem, jaki to był antybiotyk, ale jakiś tam, i trzeba się dobrze zmęczyć. I wtedy całe życie, po prostu przypomniałem się sceny, na przykład śmierć Bieruta gdzieś w szkole, jak stoję gdzieś, no kompletnie takie sceny, które bym sobie nigdy nie przypomniał w życiu, czyli gdzieś tam, bo jak wiadomo, mózg nie zapomina niczego, tylko jest kwestia dotarcia, prawda, do informacji. Czyli to jest jedna z metod, są jeszcze inne, przyjemniejsze, ale to jest jedna też z dobrych, że człowiekowi się przypomina całe życie. Po 24 godzinach, to nie jest wysoko, ja jestem zaklimatyzowany, bo po K2 przecież 5700. Następnego dnia rano o 6 się z letargu budziłem, maszynka przewrócona, woda rozlana, coś tam robiłem pewnie przez te 24 godziny. No ale co, otrzepałem się, pomyślałem sobie, że już nie dam rady z namiotem, z tym wszystkim, zostawiłem namiot, wziąłem tylko kurtkę, maszynkę, garnek i poszedłem do góry. I znalazłem jeszcze porzucony namiot,
po Polakach zresztą, złamany, gdzieś zakopany, ale jakoś tam mi się udało go odkopać. No i oczywiście w nocy wyruszyłem 1 września. No to jest strasznie skomplikowane wejście. To jest tak, jakby Mięguszowiecki szczyt postawić na kotle Harlina 1 września na szczycie. I znów miałem takie uczucie, że powinienem jakiś dowód mieć, no bo tak prawdę mówiąc, no 14 szczyt do korony, nikogo nie ma, no trochę tak głupawo. Zrobiłem oczywiście zdjęcia, kamieni nazbierałem. I w ostatniej chwili tam zobaczyłem taką, Państwo widzą, szmatkę żółtą, pomyślałem, że ją wezmę ze szczytu. Pociągnąłem za tą szmatkę, okazało się, że była przymocowana do ucha haka. Ten hak tam nie spełniał żadnej roli, bo on był tak włożony w szczyt. No ale na szczęście był wygrawerowany. Austria 76. Heimontein Graz. Wyprawa Schella z 76 roku zostawiła ten hak. No to oczywiście do Kabzy i w dół. Zjechałem, patrzę, na lodowiec wyszedł Manam naprzeciwko mnie, wywalił całą serię z Kałasznikowa, a w powietrze oczywiście, nie we mnie, i mówi do mnie, well down. Ja mówię, well down. A znów do mnie, well down. No i tak sobie well downujemy. Ja mówię, co on chce? No ja wiem, że byłem. Jeszcze mówi, ty, my tu możemy wszyscy zaświadczyć, pasterze, że ty byłeś na szczycie. Ja mówię, jak możesz się zaświadczyć? Pokazali mi taką lunetę, chyba ukradli jakieś wyprawie. I oni mnie prowadzili przez te 4 dni od dołu do góry. Po prostu nie wierząc, że to jest możliwe w ogóle, że ja tam wszedłem, prawda? No chcieli mnie tam sołtysem zrobić, ale nie zgodziłem się. Wróciłem do kraju. Proszę Państwa, 4 lata później widzimy tutaj Edka Hilarego, jeszcze żył wtedy. Fajne zdjęcie, on trzyma 8, a my kółeczka. To było 8 tysięcy, taka konferencja, którą Messner organizował. No i ci, którzy żyli, zaprosił nas, mówił, żeby każdy jakąś historyjkę opowiedział swojego życia górskiego. Ja mówię, ponieważ mnie nikt nie pytał o ten dowód ze szczytu. Zresztą mówię, wezmę ten hak i gamonią pokażę, prawda? O, tu haczyk. Jak ja zaczynam opowiadać historię, nagle wstał z publiczności facet, znaczy Robert Schaller, mówi, to jest mój hak. Okazuje się, że był Austriak na sali, który ten hak zostawił. Ta szmatka to była resztka chustki, którą od ojca otrzymał. Chciał mi to zabrać wszystko, dałem mu tylko tą chustkę. Natomiast ja ten hak mam do dzisiaj i nadal mnie nikt nie pyta o ten dowód. Więc to tak właśnie też taki znak czasu, prawda? No tu widzimy Yetiego, czyli Reinholda Messnera, który pierwszy zdobył potem Kukuczka, potem będzie Loretan, Carsolio. Tutaj troszeczkę Piotrek Pustelnik popsuł mi pewną filozofię, bo w zachodnich krajach często pytali nas, jak to się stało, że w pierwszej piątce zdobywców korony Himalajów jest aż 2 Polaków. No tak nie wiedziałem, co tłumaczyć. To mówiłem, że wojna, że butelki z octem, ale to nie bardzo im przemawiało. W końcu wymyśliłem, że mieszkamy na Śląsku, a to jest taka strefa zanieczyszczona, że jest tak mało tlenu, że my jesteśmy lepiej przyzwyczajeni do strefy beztlenowej. No i oni w to uwierzyli. No ale teraz jak Pustelnik wszedł, to będzie mi trudno tak tłumaczyć, bo on nie jest ze Śląska. Także jest to mały problem. Ale Łódź też jest brudna. Też jest zanieczyszczona chyba. No Wandzia biedna, która mogła wejść, prawda, i zdobyć koronę przy 9 szczycie zaginęła. A szkoda, bo trzeba pamiętać, że dopiero 2 lata temu pierwsza kobieta zdobyła koronę Himalajów, gdy Wanda w 92 roku, prawda, miała już prawie przy 9 szczycie. I wydaje się, że w połowie lat 90, gdyby nie zaginęła na Kanchenjundze, mogłaby również zdobyć koronę Himalajów. No ale tak jak mówiłem, nie korona Himalajów jest celem, bo wiadomo, że jedziemy w góry po to, żeby się cieszyć życiem. Niektórzy mówią, że życiem różnie to bywa. W górach jest fajnie. 3 lata temu byłem gdzieś tam pod Everestem z przyjaciółmi i spotkałem na Kalapatar Chrisa Boningtona, ikonę brytyjskiego alpinizmu. I tak on tak patrzy na ten dół, na te wszystkie wyprawy komercyjne i mówi do mnie tak. Wiesz co, jak ja tu byłem w 75 rokiem, on był kierownikiem wyprawy tej zdobywczej zachodniej ściany Everestu, mówi, byliśmy sami, a tu w dole, prawda, 400 namiotów. Ja mówię, wiesz co, Chris, jak myśmy byli w 80 zimą, też byliśmy sami. A on to spuentował pięknie, powiedział, wiesz co, trzeba się urodzić we właściwym czasie. Jest to taka głupia filozofia, prawda, bo strasznie subiektywna, bo nie od nas zależy. Ale wydaje mi się, że i Jurek, i Wanda również się urodzili w właściwym czasie. No szkoda tylko, że ich nie ma z nami, ale tu apel do młodych. Pamiętajcie o tej dwójce, bo to nie są tylko ikony polskiego alpinizmu, ale i światowego. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję Krzysiu. Proszę Państwa, to nie będzie podsumowanie, ale przypomnienie, a poszerzenie nawet. Jest to
Retrospektywa Janusza Kurczaba. Lista najważniejszych polskich osiągnięć w górach najwyższych. Wyprawy eksploracyjne, zdobywcze, sportowe, czyli pierwsze przejścia, ścian, jakieś bardzo efektowne, wyprawy zimowe, kobiece i korona Himalajów. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że na liście państw pod względem wysokości najwyższego szczytu, w Polsce, jak wiadomo, to są Rysy, zajmujemy 98 miejsce. Czyli właściwie powinniśmy się wlec gdzieś w ogonie alpinizmu i himalaizmu. Tymczasem było inaczej. Nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie dlaczego. Niektórzy przypominają Kozietulskiego i szarże pod Samosierą, że Polacy zawsze szaleli. I nie jest to chyba taka odosobniona opinia. Taka dziennikarka kanadyjska opublikowała parę lat temu książkę Freedom Climbers, Wspinacze wolności, ponieważ ona doszła do wniosku, że ten wielki bóg polskiego himalaizmu w latach 70. i 80. był przede wszystkim motywowany głodem wolności, którą się ma w górach, której się nie ma w domu, zwłaszcza jeśli mieszka w kraju tak oprymowanym, jak była ówczesna Polska. Ponieważ jest to bardzo dla nas pozytywne, to wydaje mi się, że powinniśmy się zgodzić z tym, że polscy himalaiści byli tacy świetni dlatego, że walczyli o wolność, że szukali wolności. Przede wszystkim dla siebie, ale przy okazji także i dla innych. No, to jest taki optymistyczny akcent, którym zakończę nasze spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo. Tutaj koło mnie, gdzie jest Ania? Jest Ania. Jesteśmy... Dziękujemy za obecność, za oklaski. Mamy nadzieję, że troszkę więcej wiecie i rozumiecie z tego, czym był polski himalaizm. Złota era polskiego himalaizmu. Ja chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Andrzejowi Baczkowskiemu, naszemu prezesowi przez 25 lat. To naprawdę on w polskim himalaizmie wprowadził pojęcie wolny rynek. I to znacznie wcześniej, niż on rzeczywiście zaczął się w Polsce. I dzięki temu mogliśmy być na tylu wspaniałych wyprawach i osiągnąć tyle sukcesów. Bardzo dziękujemy, Andrzej. Dziękujemy.